Cześć Szybka, widać. Chciałem wam dzisiaj powiedzieć coś odnośnie tego nowego update'u, który był ostatnio. Mianowicie odnośnie naszego patchu Eclipse. Weszły te dodatki, te ulepszenia do gemów, te rolowanie statów i tak dalej, i tak dalej. Słyszałem o tym, że można teraz dużo łatwiej zrobić perfect game. Ale co ja rozumiem przez perfect game? Że mam po prostu takie staty jak chcę. Ale to nie o to chodziło. To chodziło o to, że możemy teraz każdy stelar wymaksować na maksymalny power rank, jaki on może. jaki może mieć w ogóle taki stelar. Ale jak w ogóle? No ja rozumiem to tak na początku że mamy jakieś, jakiś stelar tam Taki malutki powiedzmy wypad 530. No i teraz, dobra, tego 530 to, to bierę, ulepszam. Wychodzi mu tam, nie wiem, 1600 coś na maksymalnym, nie, powiedzmy 1642, i potem mogę go tutaj sobie wrzucić. O, patrzymy, ma tutaj tyle procent, tutaj tyle procent. Mogę go zboostować jeszcze troszkę, nie? Ale myślałem, że jak mi wypadnie, na przykład 590 na początku i będzie miał 1722, to będzie jeszcze mocniejszy. Ale zobaczcie to, te dwa gemy w ogóle nie były ulepszone. W ogóle nie były ulepszone tymi boosterkami. A teraz zobaczcie procenty, jakie mają. 71, 66, 89 ma ten słabszy, ten mocniejszy. Patrzcie. 95, 87, 95. To znaczy, że. Tak, to właśnie to znaczy, że każdy game może być maksymalny power rank. Maksymalny. Czyli teraz po prostu to, że dropnęliśmy jakiś mocniejszy na start, Stellar. Znaczy tylko tyle, że będziemy musieli go mniej potem tymi boosterami ulepszać na samym końcu. Rozumiecie? Czyli po prostu dropimy jakiś yy, stelar co ma 400. Yy, no nie wiem nie wiem dokładnie, czy jak na początku miał jedną gwiazdkę i dwie. Yy, znaczy no, dwie to tak. Ale jak miał jedną gwiazdkę, to nie wiem, czy, czy aż tak, ale powinien, powinien tak samo mieć, ale będzie miał pewnie jakieś po 1-2% tutaj w tych 300, trzech, trzech więc to będzie katorga, żeby to ulepszyć, nie. Ale generalnie, jeśli dropniemy stelar za powiedzmy 400 power ranku, a 500, to potem yy, ileś tych boosterów mniej musimy na końcu użyć, żeby wymaksować ten stelar, ten który ma 500 na początku, yy, niż ten co ma 400. Dużo więcej boosterów trzeba by na samym końcu, ten, żeby ten 400 osiągnął ten maksimum. Ten maksimum, jaki może mieć. Czyli tak jakbyście dropnęli yy, od razu yy, takie. Nie wiem jak to powiedzieć. Na początku yy, maksymalny power rank dla gemu, takiego co Wam po prostu wypadnie ze skrzyneczki. Ja skrzyneczkę sobie rozważacie, klik, wypada nam 600, nie? Ja mam 574 na tym. Yy, I wtedy powinniście mieć 100% na 300, jeśli ulepszycie na maksa, jeśli się nie zbuguje po drodze. Rozumiecie? Czyli po prostu takie już nie trzeba w ogóle ulepszać. I to jest to, do czego, czego nie rozumiałem w tym update'cie. To jest to, czego pewnie wiele osób dalej nie rozumie i pewnie dużo osób jeszcze nie kuma o tym w tym momencie, jak, jak to mówię teraz, bo tego się nie da tak po prostu wytłumaczyć. Jeszcze raz ostatni, sobie to podsumujmy. Czyli jeśli im więcej wam dropnie na początku, czyli 600 maksymalne, oczywiście ja mówię cały czas o małych, nie? bo duże mają tam 850 teraz chyba maksymalny na początek właśnie. I jak wam im więcej dropnie na początku i się nie zbaguje po drodze gdzieś ten power rank, bo, bo rzadko się zdarza, ale się zdarza, to na końcu, jeśli go ulepszycie na 25. poziom, to on ma jakiś tam power rank i im wyższy miał na początku, czyli wyższy na końcu ma, tym mniej tych boosterków musicie użyć, żeby miał maksymalny power rank. Oczywiście rozkład stat, yy, ile tam siła tego gemu poszła w jaką statę podczas ulepszania to, to już jest też losowo, nie? To już tym, y, to nie mogę powiedzieć, że na takim gemie będzie dokładnie tyle critical damage'a, tyle physical damage'a, nie. One mogą mieć dokładnie ten sam power rank, czyli na przykład maksymalny, ale będą miały, y, różniły się statami, nie? wartością stat. Chociaż będą miały wszystkie po 100%, ale to znaczy, że będziecie mieli ten maksymalny power rank, nie? Czyli teraz power rank maksymalny na gemie da się bardzo łatwo osiągnąć, tylko trzeba je e, właśnie boosterkami dociągnąć. Jakikolwiek macie, możecie go dociągnąć na samą górę. I teraz tak, y, jeszcze jest to rolowanie, ale to, to już każdy wie, że po prostu jak, jak nam jakaś stata pasuje na gemie, to ją rolujemy. I teraz właśnie upłaca się to po prostu dropić gemy i wypadnie nam jakiś mega mocy, 590. No właśnie, i takiemu zmieniamy staty, podnosimy go na 25 i tylko leciutko go ulepszamy. Leciutko. Zobaczcie, tak jak mówiłem, jak niewiele brakuje. On miał 588 na start. Pamiętam to. I patrzcie, tu mu brakuje w jednej stacie 5%, tu 5, a tu 13%. A taki inny, no to tu mu 50 brakuje, tu 44, tu 18, nie? On miał tam powiedzmy 500 na start. No mniej więcej tak było. No więc. Tak, tak to działa po prostu. Jak ktoś nie zrozumiał, to niech sobie obejrzy jeszcze raz. 16 razy mogę polepszać moje gemy. Nie wiem czy aż tyle będzie mi potrzebne. Chętnie bym sobie jeszcze zupgradeował ten gem. Ale to, to potem, bo wiem, że ten jest tak blisko, żeby go do końca ulepszyć, że już mogę śmiało. A tutaj, no, mógłbym jakiegoś lepszego dropnąć, tutaj, tutaj, ulepszyć go na ten 25 poziom i, i potem już niewielką ilością boosterków. Dlaczego o tym mówię? Bo boosterki strasznie ciężko zdobyć, nie? Yy, tutaj też już jest niewielkie, to może zrobimy tak, że ulepszymy sobie, nie wiem ile nam starczy tego, mam 16 boosterków. Piek jak się robią, to my możemy sobie ulepszać. Pamiętajcie, że za bardzo niewielką wartość się ulepszają te gemy. E, dobra. Critical damage, physical damage bym sobie ulepszył. I tu jest e, zawsze napisane jaką, jaką maksymalną moc możecie dostać nie? na tej stacie, czyli e, tą statę mogę ulepszyć niecałe 300 physical damage'a już tylko. Dobra. No to pyk o 2%, pyk o 3%, A, czyli po prostu... E, ten boosterek podnosi nam o 2,5% nasz strzała, o, a tu 5 weszło za jednym razem, dobra, e, czyli jakaś tam randomowa wartość pewnie od 2 do 5, e, wiem, że ten najmocniejszy może aż 15% nam ulepszyć, no i dobra, i ten gem ma 5, e, 1755 i podejrzewam, że to jest to już z maksymalny jaki można osiągnąć na małym gemie, już większego się nie da, zresztą nie tak powinno być. Um, dobra, teraz tekst sobie ulepszymy, physical damage, jasne, physical damage, pyk, jeszcze możemy 5 razy sobie ulepszyć, pyk, 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 no i skończyło nam się na 99%, no tu już jest bardzo, bardzo blisko i on pewnie będzie miał jakieś 22 000, znaczy 2255, coś koło tego um, powinien mieć. No i dobra no, bus nam wszedł o... Jakieś 100 power ranku mniej więcej. Albo nie. Czekajcie, ile ja miałem na początku? Pytanie chyba 735, coś takiego, albo 765. No. coś koło 100 wyweszło power ranku nam za te pary ulepszy. No. Co ja mogę powiedzieć? No. To tyle. Jeśli macie pytania, to oczywiście pytajcie. Te Bount of Brilliance, które jest nam potrzebne do ulepszania tych gemów, czyli do tworzenia tych boosterków, to po prostu musicie z tego tomu, który tutaj jest, albo co za logowanie dzienne czasem jest, tutaj właśnie z tych, tych bonów, które dostajemy codziennie, taki jeden token, to można sobie otworzyć taki, taki box za ten token i z niego też jest jakaś tam malutka szansa, nie? To chyba tyle w tym odcinku będzie, więc y, tak podsumowując, nie, że możecie z każdego stelara teraz zrobić maksymalny power rank, tylko żebyście sobie staty tam do, dopasowali, nie? Y, Ale najlepiej ulepszać y, te najmocniejsze na początek, bo te słabsze możecie podmienić jakimiś mocniejszymi stelarami, które dropniecie, i dzięki temu. Będziecie mogli mniej boosterków na końcu użyć, żeby mieć ten maksymalny power rank, czyli po prostu szybciej wbijecie go, bo tak to wiadomo, każdy możecie teraz ulepszyć sobie, ale zajmie to wam bardzo dużo czasu, bo 5, 5 tych boosterków na tydzień z tego tomu to jest bardzo mało. Widzieliście, 16 użyłem i game, który był prawie max, ledwo ulepszyłem i coś tam drugiego skrobnąłem, nie? Więc naprawdę to dużo kosztuje. A nie opłaca się ulepszać tym największym. Dlaczego? 150 tysięcy Fluxa to boli. Tak, lepiej wydać to na jakieś inne pierdoły, nie? To tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że zrozumieliście. Jeśli nie, to jeszcze raz i jeszcze raz. Gwarantuję Wam, za któryś razem zrozumiecie, bo jak już tak zaczniecie mniej więcej jarzyć, to, to potem sami się przekonacie, upgrade'ując swoje itemki, o co dokładnie chodzi. Więc to tyle, dzięki że wpadliście. Mam nadzieję, że wam rozjaśniłem trochę o co chodzi z nowymi gemami, nowym systemem gemów w trowie. No i co? Trzymajcie się, do następnego.